która już w studiu się zameldowała i z ostatniej chwili wydarzenie nam tutaj teraz przedstawi. Bo dzieje się, to jest polski dzień w Weronie. Mamy bohaterów tego wieczoru, czyli klub Zaksy, który pokonał w wielkim finale Ligi Mistrzów Trentino. Brawo panowie, 43 lata czekaliśmy, Rafale i drodzy państwo, na taki sukces siatkarskiego polskiego klubu. Od płomienia. Milowiczowych oficjalnie. Wszyscy siatkarze, nieważne z jakiego klubu, pisali, mówili. Gratulują pewnie też, ale widzisz, w ostatniej chwili wpadłam tutaj do studia. Jeszcze nie zdążyli napisać. Jeszcze pewnie ja nie zdążyłam przeczytać, a oni napisać i owszem. To Joasia Wołosz jeszcze. Joasia Wołosz, która z trybun obserwowała to, jak Zaksa sięga po złoty medal. Joasia Wołosz, która w swojej kolekcji miała dwa srebrne medale Ligi Mistrzów i brąz. I w końcu panie przygotowują się w Szczyrku, panowie w Spale. Jutro będzie trochę więcej o przygotowaniach i o tym, co czeka naszych jesteśmy bardzo. Siatkarzy i siatkarki w Rimini, więc proszę nas oglądać. To jeszcze jako jedna z ważniejszych postaci, ale także Paula Egonu, która jest atakującą z zespołu. No to są, myślę, bohaterki, ale nie wiem, czy jest sens mówić tak o poszczególnych nazwiskach. Świętujemy i cieszymy się oczywiście z Joasią Wołosz, która jest reprezentantką Polski. Ale to tak jak powiedziałam, to jest po prostu polski dzień w Weronie i to cieszy nas wszystkich najbardziej. Ten sezon przejdzie do historii? Och, zdecydowanie, zdecydowanie, absolutnie. No patrząc na te wielkie sukcesy, o których mówimy, Joasia Wołosz wiele sukcesów w Lidze Mistrzów, w Lidze Mistrzyń na swoim koncie miała, aczkolwiek złota jeszcze nie. No a polski klub, tak jak też na początku mówiłam, bardzo, bardzo długo czekał, bo te 43 lata na to, by znów świętować zwycięstwo, chociaż wtedy to nie była Liga Mistrzów, a dokładnie sobie zapisałam Puchar Europy Mistrzów Krajowych. Tak to się nazywało. Tak jest. Gratulujemy, no i tak jak mówię, zacieramy ręce i z niecierpliwością czekamy na ten sezon reprezentacyjny, bo skoro nasi reprezentanci są w takiej formie, to będzie się działo, a przecież przed nami Liga Narodów, Igrzyska, a potem jeszcze Mistrzostwa Europy. Drodzy państwo, jesteście gotowi? Na koniec Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Madrycie. Polka pokonała Niemkę Laurę Siegemund 6-3, 6-3. Prawdziwe wyzwanie czeka na Igę jednak w trzeciej rundzie.